W ramach ogólnopolskiego programu Drugie Życie na stadionie przy ulicy Sienkiewicza zorganizowano imprezę dla uczniów szkół średnich z naszego miasta, która miała na celu przybliżenie im wiedzy na temat transplantacji oraz zachęcenie do podpisywania woli przekazania organów do przeszczepu w przypadku śmierci. Wydarzenie rozpoczęła runda honorowa, w której brali udział wszyscy, którzy pojawili się na stadionie. Następnie reprezentacja każdej placówki miała możliwość sprawdzenia swojej sprawności fizycznej w tzw. teście Coopera, czyli 12-minutowym biegu wokół stadionu, w którym trzeba było pokonać jak najdłuższy dystans. Kampania Drugie Życie jest tak naprawdę kampanią ogólnopolską, z tym, że podzieloną na województwa. Województwo kujawsko-pomorskie, Urząd Marszałkowski zaprosił szkoły ponadgimnazjalne do udziału w tej kampanii i ona trwa od 3 października do 7 grudnia. Jesteśmy jedną z 32 szkół w naszym województwie, które uzyskały niejako akces uczestniczenia w tej kampanii. Chodzi o edukację społeczeństwa, szeroko rozumianego społeczeństwa na temat transplantologii, na temat dawstwa organów, wyrażania zgody. Kolejny cel to przełamanie pewnych stereotypów, które być może funkcjonują, że to nie jest dobre działanie, czy że lekarze celowo komuś nie pomogą, żeby pozyskać organy. Chcemy te stereotypy po prostu przełamać, przekazać uczniom i członkom społeczeństwa rzetelną wiedzę na ten temat. Organizatorem akcji Drugie Życie był zespół szkół ponadgimnazjalnych. Jak podkreśla dyrektor placówki Ewa Joachim, jak taka impreza ma służyć temu, by młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej pewnych informacji o transplantacji, podkreślając zarazem, że martwi ją niestety niski poziom wiedzy uczniów na ten temat. Udział w tej akcji jest oczywiście od 3 października, bo tak to wyznaczają ramy, co ona może dać dla szkoły. Po pierwsze dać rzetelną informację uczniom, bo my będziemy jeszcze w innej formie pracować z uczniami. Ta informacja dotrze też na pewno do rodziców. Sam fakt, że nauczyciele też w tym uczestniczą, przekazują informacje swoim rodzinom. Dzisiejsza impreza zwróci uwagę całego społeczeństwa na pewne działania i myślę, że dzięki temu społeczeństwo spojrzy bardziej obiektywnie na problem transplantacji organów, przeszczepiania organów. Powiem panu, że w niektórych grupach bardzo mała. Dzisiaj rozmawiałam z grupą około 30 uczniów i zaczynałam od pytań, co wiedzą na ten temat. To w zasadzie taką rozmowę konkretną podjęły ze mną 2-3 osoby. Reszta oczywiście słuchała, wnikliwie rejestrowała to, o czym mówimy, ale dużej wiedzy nie było. Na zakończenie imprezy doszło do towarzyskiego meczu pomiędzy nauczycielami zespołu szkół ponadgimnazjalnych i przedstawicielami Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, którzy pokonali pedagogów w stosunku 2-4. Jednak jak podkreślają kapitanowie obu drużyn, wynik spotkania nie miał znaczenia, liczył się tylko szczytny cel akcji. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Świeciów przystąpił do ogólnopolskiej akcji Drugie Życie, która ma na celu poszerzenie transplantologii organów, czyli poszerzenie wiedzy na temat transplantologii organów. No i tak padliśmy na pomysł, żeby to było zrobione w jakiś fajny sposób. Wykorzystaliśmy właśnie tutaj Oksir i test Coopera oraz zaprosiliśmy radnych powiatu i radnych gminy miasta Świecie do tego, aby może spróbować sobie pograć w piłkę nożną, tak jak to robią powiedzmy sobie wielcy naszego kraju. No i ten pomysł się przyjął. Tutaj pan przewodniczący rady i pan przewodniczący powiatu bardzo chętnie na ten temat zainteresował się. No i dzisiaj gramy, mamy się bawić i tak wiadomo, że w takich meczach wynik nie jest ważny. Ważne, żeby propagować tą ideę tej akcji Drugie Życie, w którą się zakwalifikowaliśmy jako zespół szkół ponadgimnazjalnych, jako jedyna szkoła w całym powiecie świeckim. Co wam dorzucam? Rządowcy podjęli wyzwanie. Proszę powiedzieć, czy długo trzeba było namawiać kolegów do tego, by dzisiaj stanęli tutaj w szranki z nauczycielami ZSP? Nie, część radnych to jest przecież, są byłymi sportowcami, którzy grali w piłkę, każdy z nas grał w piłkę, także w miarę czasu i możliwości koledzy wstawili się na ten mecz. Proszę powiedzieć, czy zarówno jedni, jak i drudzy trenowali przed tym spotkaniem, czy to jest po prostu taki towarzyski mecz bez większych treningów? Zwykły towarzyski mecz bez większych emocji i powiedzmy, emocje na pewno będą, bo to towarzyszą każdemu widowisku sportowemu, ale bez żadnego większego zaangażowania, po prostu ma być fajna zabawa, mamy fajnie się pobawić, pokazać wszystkim, że zarówno i nauczyciele, jak i pracownicy samorządowi, czy też miasta, czy gminy potrafią się świetnie bawić na sportowo i pomagać im. Pokazujemy młodzieży przede wszystkim, że w każdym
wieku wychodzimy na boisko, gramy bez żadnych treningów, bez niczego. Tak było dawniej, tak, niech z nas biorą przykład młodzi. Nie siedzą za komputerem, tylko wychodzą na boisko na te ruliki, które mamy w powiecie i niech grają. Proszę powiedzieć jeszcze na koniec, jaki wynik by panu zadowolił? Zwycięstwo czy raczej taki solidarny remis? Ja myślę, że remis 3-3 albo 5-5 taki solidarny by był najlepszy, bo bramki się liczą, nie? Tak, jak najbardziej. Byłoby to wspaniałe widowisko, byłyby bramki, młodzież mogłaby sobie popatrzeć, ale będziemy grać na sportowo, tak. Na pewno. Super. Dziękuję jeszcze dzisiaj. Powodzenia. Warto dodać, że zespół szkół ponadgimnazjalnych w ramach tej właśnie akcji planuje w najbliższym czasie zorganizować kolejne spotkania dla uczniów szkół średnich z naszego miasta na temat przeszczepu organów. Dzisiaj przekazujemy informacje, ale wiadomo, że przy takiej imprezie nie wszyscy uczniowie wszystko usłyszą, więc na lekcjach wychowawczych będziemy jeszcze rozmawiać na temat transplantologii. Będziemy rozmawiać również z rodzicami. W listopadzie przewidujemy spotkania z rodzicami i wtedy też będzie spotkanie. Chcemy wyjść do urzędów. Mamy zgodę na umieszczenie swoich informacji w Urzędzie Miasta, w budynku Starostwa Powiatowego. Chcemy również dla naszej młodzieży zorganizować spotkanie z osobą, która bądź była biorcą, bądź może była dawcą szpiku, żeby te osoby dały też takie świadectwo swojego działania i na ile ich działanie pomogło.